Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym wykładzie towarzyszącym wystawie czasowej Tumuranów. Jest to ostatni wykład związany z trwaniem jeszcze tej wystawy. Ja się nazywam Kamila Radecka-Mikulicz i jestem kuratorką tej wystawy. Wystawa, jak Państwo wiecie, planowo miała być otwarta do 22 marca, jednak dzisiaj już wiemy, że przed nami ostatni weekend jej trwania, dlatego zapraszamy do oglądania jej jutro w godzinach od 10 do 16, a w sobotę i niedzielę od 10 do 20. Dzisiejszym panelistą jest Filip Springer, reporter i fotograf, autor wielu książek, w tym Miedziankach, Znikania, 13 pięter czy Księga Zachwytów, pomysłodawca i współtwórca Szkoły Ekopoetyki działającej w ramach Instytutu Reportażu. W dzisiejszym wykładzie poruszy temat podejścia człowieka do pozaludzkiej przyrody miasta w kontekście panującej katastrofy klimatycznej. Pod lupę zostanie wzięta dzielnica Muranów, a wątek jej ekosystemu posłuży jako przykład do refleksji nad utworzeniem miasta przyszłości. Ten wątek ekologii i zielonej historii dzielnicy, jak Państwo wiecie, jest bliski nam, twórcom wystawy, jest poruszany na wystawie, jak i w katalogu, dlatego tym bardziej jestem ciekawa dzisiejszego wykładu. A jeszcze zanim oddam Panu głos, to powiem, że dzisiejsze wydarzenie jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Na koniec wykładu będziemy odczytywać Państwa pytania, więc zachęcam do zadawania ich na czacie i będzie to też czas na odpowiedzi na nie. A w tym momencie już oddaję Panu głos. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu towarzyszącego niezwykle ciekawej wystawie. Rzeczywiście wielka szkoda, że nie będzie jej można oglądać do samego końca, tak jak była zaplanowana. Natomiast zanim ja zacznę ględzić, proszę Państwa, to chciałem puścić Państwu taki film. Ten film jest ułomny, tak jak wszystkie sposoby, przy pomocy których próbujemy sobie się komunikować w czasie pandemii, ale chciałem go Państwu puścić, żebyśmy się wprowadzili w pewien klimat tej opowieści, która przed nami. Ten film trwa 2 minuty 47. Ja Państwu puszczę 2 minuty. Proszę nie uciekać od odbiorników, gdyż w nim się nie za dużo będzie działo, ale on ma na celu wprowadzić nas wszystkich w pewien klimat. Więc teraz udostępnię ekran, gdyż zapomniałem tego zrobić i puściłbym sobie film tylko i wyłącznie sobie, co prawdopodobnie nie miałoby tego efektu, o który mi chodzi. I już chyba mi się to udaje. Dobrze. I zacznijmy od filmu, a potem będę mówił.
No dobrze, i już może na tym poprzestańmy. Oczywiście część z Państwa, głęboko w to wierzę, rozpoznała w tym filmie proste narzędzie, jakim jest Google Street View. Ja przyznam szczerze, dzisiaj pojechałem sobie na Muranów jeszcze popatrzeć na tą dzielnicę przed naszym dzisiejszym wykładem. Chciałem tam nagrać ten film, tylko że niestety pora jeszcze nie sprzyja temu efektowi, który udało się osiągnąć dzięki Google Street View, bo jeszcze nie ma liści na drzewach. Natomiast użyłem tego narzędzia dlatego, że chciałem trochę spojrzeć na tę dzielnicę z innej perspektywy i Google Street View, który jeździ tymi samochodami po naszych miastach i patrzy we wszystkie strony i patrzy też do góry, z której to perspektywy najrzadziej pewnie korzystamy, pozwala nam spojrzeć na taką dzielnicę w zupełnie inny sposób. Proszę Państwa, zanim przejdę do tego głównego tematu, trzeba trochę ukontekstowić ten temat, trochę opowiedzieć o tym, o historii zamówienia na ten wykład, bo w tej pierwszej wersji, w której muzeum zwróciło się do mnie z prośbą o opowieść o mieście, pojawiło się hasło miasta przyjaznego. I to miasto przyjazne przyszłości, to jest oczywiście taki temat, który ja jeszcze kilka lat temu, pracując na przykład nad książką Wanna z kolumnadą, opisywałbym w tych kategoriach, w których ono jest tam opisane w tej książce, to znaczy w tych kategoriach, które sprawiają, że jest nam w mieście, nam ludziom przyjemnie mieszkać albo nieprzyjemnie. Na przykład książka Wanna z kolumnadą jest o tym, że jest nam raczej nieprzyjemnie i z czego to wynika. Ale z tym pytaniem miasta przyjaznego pojawia się od razu dzisiaj w mojej głowie, choć pewnie nie pojawiłoby się jeszcze 6 lat temu, takie pytanie o to, dla kogo to miasto jest przyjazne, bo niekoniecznie nawet dzieląc ludzi na konkretne grupy, miasto musi być przyjazne dla ich wszystkich. No możemy sobie wyobrazić i zresztą doświadczają tego osoby z niepełnosprawnościami codziennie, że miasto jest dla nich nieprzyjazne, mimo że dla wszystkich innych przyjazne być może. Nawet w tych fragmentach, których jest uprzystępnione dla osób z niepełnosprawnościami, to wystarczy, że spadnie śnieg, co zdarzyło się przed chwilą albo co zdarzyło się miesiąc temu bardziej, i to miasto jest właściwie dla takich osób niedostępne i nieprzyjazne. I przejście, czy pokonanie kilkudziesięciu metrów jest wielkim wyzwaniem. Ale jeżeli mamy problem z tym, żeby to miasto było przyjazne dla wszystkich ludzi, to zasadnym wydaje się też zapytanie, czy to miasto może, powinno i czy powinniśmy dążyć do tego, żeby ono było przyjazne także dla innych istot. I z tą przyjaznością miasta łączy się jego przeciwieństwo, czyli miasto nieprzyjazne i bardzo często mówimy miasto nieludzkie. I z tym pojęciem nieludzkie wiąże się pewien problem, bo gdy mówimy miasto nieludzkie, to rozumiemy je jako takie, które no właśnie sprawia, że się z nim bardzo źle czujemy, że ono wpływa na nasze samopoczucie, na naszą jakość życia, na nasz dobrostan psychiczny w negatywny sposób. I takie są miasta nieludzkie, mamy mnóstwo ich przykładów. Warszawa w wielu fragmentach też jest nieludzka. Na Bliskiej Woli buduje się teraz taki dosyć nieludzki fragment. Natomiast ja nie o takim nieludzkim mieście będę mówił, bo już się o nim wcześniej długo nagadałem, tylko będę mówił o mieście nieludzkim, w którym pomiędzy nie a ludzkie jest kreseczka. Żeby to trochę bardziej wyjaśnić, to będę mówił o mieście nie tylko ludzkim, czyli takim, w którym obok człowieka żyją także inne istoty. No i tutaj rzeczywiście na tapetę bierzemy w związku z wystawą w Muzeum Historii Żydów Polskich Muranów. Przy czym proszę od razu o wyrozumiałość, ten Muranów, po pierwsze, tak jak w katalogu do wystawy, on jest opisany według tych linii, które tutaj zaznaczyłem na mapie, natomiast będę się odwoływał też między innymi do miejscowych planów zagospodarowania, które na przykład dotyczą tylko jego wschodniej części, czyli tej, która rozciąga się, nie mam kursora, no wschodniej części, będzie to widać na późniejszych mapach.
proszę także pamiętać, że występuje tutaj trochę, co już zostało powiedziane, jako współtwórca Szkoły Ekopoetyki, którą założyliśmy z Julią Fiodorczuk przy Instytucie Reportażu. I ważne w tym zastrzeżeniu jest to, że my bardzo często przy okazji szkoły mówimy, że uczymy w tej szkole czegoś, czego jeszcze nie ma i że sami się tego uczymy. W związku z czym proszę traktować ten wykład jako przyczynek i zasianie pewnych wątpliwości, a broń Boże jako sposób na pozyskanie konkretnych rozwiązań, bo nie sądzę, żeby te rozwiązania konkretne istniały. Dopiero wszyscy musimy się ich nauczyć, natomiast bardzo pilną sprawą jest to, żebyśmy się ich nauczyli, żebyśmy się nad tymi wątpliwościami zaczęli zastanawiać. Ale jeszcze zanim, to trzeba sobie powiedzieć, dlaczego trzeba rozmawiać o mieście w kontekście wyzwania katastrofy klimatycznej. I są trzy takie podstawowe powody. Pierwszy powód wyraził międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu w raporcie z 2018 roku. To był ten raport, który sprawił, że do wszystkich nas dotarła skala wyzwań związanych z katastrofą klimatyczną i pilność naszej reakcji w związku z tym. Nie żeby ta wiedza była tajemna wcześniej, ale bezwzględnie jest cezurą czasową ten rok 2018, a dokładnie listopad i grudzień. To publikacja tego raportu była sprzężona ze szczytem klimatycznym w Katowicach, na których polski rząd mówił, że będziemy jeszcze przez kilka wieków wydobywać węgiel. Natomiast od tego momentu datuje się bardzo silne wzmożenie debaty wokół spraw klimatycznych. I co ten raport mówi? No, ten raport mówi, że musimy, żeby ograniczyć ocieplenie klimatu do 1,5 stopnia, co się wydaje dzisiaj bardzo ambitnym celem, musimy przeprowadzić bardzo szybką i dalekosiężną transformację w obszarach energetyki, przemysłu, użytkowania terenu, transportu i aglomeracji. I nawet rzutem oka kompletnego laika widzimy, że nie tylko ten ostatni punkt z tej wymienianki to bardzo dotyczy miast. No i że musimy te emisje zredukować w ramach tej transformacji, musimy te emisje zredukować do 2030 roku o 45%, i względem wartości z 2010 i do 2050 do zera. Czyli mamy bardzo ambitne zadanie, bardzo niewiele czasu. I to jest pierwszy powód, to znaczy ten powód jest bezpośrednio wyciągnięty z raportu IPCC, że sprawa klimatu bardzo dotyczy miast. Ale dlaczego dotyczy miast w szczegółach? O tym następny slajd. No, ano dlatego dotyczy, że od 2007 roku połowa ludzkości mieszka w miastach, a do 2030 60% będzie mieszkało w miastach. I już dziś te miasta są odpowiedzialne za 70% emisji gazów cieplarnianych i 60% użycia zasobów. I jeszcze tak na wrzutkę, jako taki drobny szczegół, jeżeli patrzeć branżami i sektorami przemysłu, to produkcja cementu odpowiada za 8% światowych emisji. No a jak wiemy, cementem miasta stoją i cała przemiana infrastrukturalna ten cement zużywa. W związku z czym to jest drugi powód, dla których warto rozmawiać o miastach w kwestiach przy okazji rozmowy o klimacie. I trzeci powód, najprostszy, to jest taki, i on brutalnie zabrzmi, że w miastach zapadają decyzje. Nie tylko dlatego, że mieszka w nich już ponad połowa populacji ludzkiej, ale też, że mieszkają w nich ludzie, do których należy władza, zarówno ta polityczna, jak i ta ekonomiczna. Ale że też w tych miastach znajdują się grupy wpływu, które mają duży potencjał wywierania wpływu na tych, którzy mają władzę, i w tych miastach już także odczuwamy zmianę klimatu. To znaczy, to nie jest tak, że zmiana klimatu to jest zjawisko, które dotyczy tylko smutnych, białych, poladnych niedźwiedzi na lodowcu gdzieś tam daleko w rejonach świata, do których nigdy nie dojedziemy. O czym będę mówił też przy okazji Muranowa, bo Muranowa też ta zmiana przynajmniej w jednym aspekcie bardzo, bardzo dotyczy. W związku z czym, pokazując na przykład, że doświadczamy zmiany klimatu w miastach, możemy kierować ten komunikat do osób, które są osobami z władzą, albo do grup wpływu, które mogą wywierać nacisk na te osoby, i w ten sposób
domagać się transformacji, domagać się różnego rodzaju działań, z czym mamy do czynienia na przykład dzisiaj i wczoraj. Protest pod Trybunałem Konstytucyjnym, Extinction Rebellion, jest właśnie takim działaniem. I trzecie, taki kontekst, w którym będziemy rozmawiać o tych miastach, przyjaznych miastach przyszłości i miastach nieludzkich, to jest oczywiście czas pandemii, bo nie jesteśmy w stanie go pominąć. I tutaj to jest oczywiście obszar na osobny, wielki i długi wykład. Natomiast tutaj trzeba, można sobie ten wykład sprowadzić do zarysowania takiej panoramy dwóch skrajności, czy dwóch skrajności, pomiędzy którymi rozpina się problematyka miejska w kontekście pandemii. Pierwszą tą skrajnością, tą taką bardziej sympatyczną, to jest fenomen miasta 15-minutowego. O nim zaraz będę mówił więcej, ale on w czasie pandemii zrobił rzeczywiście furorę, no bo wszyscy siedzimy zamknięci w domach, albo zaraz znowu będziemy w związku z trzecią falą, a jeśli nie wszyscy, to ci uprzywilejowani. Tak czy inaczej pojawił się taki pomysł, żeby skoro nie można się przemieszczać, jest to z różnych powodów niewskazane, niektórzy uważają to za niebezpieczne, no to może trzeba przemyśleć nasze miasta do takiej formy, w której wszystkie cele i potrzeby załatwimy w ciągu 15-minutowej podróży, najlepiej jeśli to będzie podróż piesza bądź samochodowa. Zostawię to na razie bez komentarza. Taka koncepcja zaczęła święcić triumfy w różnego rodzaju mediach i publikacjach poświęconych miastom w czasie pandemii. Tutaj kilka screenów z tego wzmożenia. Zaraz do tego miasta 15-minutowego wrócimy. I to jest ta pozytywna taka, pozytywny efekt, czy pozytywny wpływ pandemii na problematykę miejską, no bo rzeczywiście chcielibyśmy mieszkać w takich miastach, które mają, gdzie wszystko mamy w zasięgu 15 minut jakiegoś podjechania rowerem albo spaceru, prawda? To chyba nie ulega wątpliwości. Drugą skrajnością jest miasto podzielone, to znaczy w opozycji do tych pomysłów miasta 15-minutowego, gęstego, wielofunkcyjnego, pojawiają się pomysły, one też się uzewnętrzniają w sytuacjach na rynku nieruchomości, w których na przykład zwyżkują ceny domów, ludzie szukają różnego rodzaju nieruchomości, w których mogą się ukryć przed pandemią, jakby się dało, ale też szukają takich przestrzeni, w których będą mieli na przykład kawałek swojego ogródka. Tutaj akurat na tym prawym dolnym zdjęciu to nie jest ten ogródek, no ale jeżeli się ktoś szuka na przykład domku na przedmieściach, to na ten ogródek przynajmniej w jakiejś mikroskopijnej formie może liczyć, ale te chęci, one się bardzo rymują z tymi tendencjami, które i tak są już na przykład w Polsce bardzo silne. To znaczy to są tendencje do gettoizacji przestrzeni, dzielenia przestrzeni na mniejsze grodzone osiedla, które dają pozór poczucia bezpieczeństwa, oraz na suburbanizację, czyli rozlewanie się miast na przedmieściach w sposób niekontrolowany, zwłaszcza to się w Polsce dzieje w sposób niekontrolowany, co obciąża infrastrukturę, pogarsza tak naprawdę jakość życia mieszkańców, już nie mówiąc o śladzie węglowym, czy w ogóle śladzie ekologicznym takiego działania. To znaczy suburbanizacja jest bardzo groźnym zjawiskiem, jeśli chodzi o emisyjność miast. Więc mamy tutaj takie dwie skrajnie i pomiędzy nimi gdzieś rozpinają się różnego rodzaju pomysły i warianty na to, jak te miasta w pandemii mogłyby się zachować, czego ludzie w miastach potrzebują w związku z tym, że doświadczamy takiego kryzysu, jak i kryzys pandemiczny. W polskim kontekście tu się nakłada jeszcze jeden czynnik, którego nie sposób nie wymienić, to jest inercja po prostu. Patrząc na to, jak polskie samorządy zareagowały na kryzys związany z samą pandemią, to znaczy jak postanowiły zastąpić władze centralne na przykład w szyciu maseczek albo zapewnianiu miejsc w szpitalach, no to możemy jakoś z nadzieją spoglądać na te działania. Natomiast jeśli chodzi o to, jak zareagowały na to, jak my się zachowujemy w miastach, to właściwie nie zareagowały. I to jest ta siła inercji, to znaczy jeżeli
mieszkańcy tego czy innego miasta uznali, że podróżowanie zbiorkomem, czyli transportem publicznym, jest z różnych powodów niebezpieczne albo wydaje się niebezpieczne, bo co do tego badania mówią, że raczej to nie jest główne źródło zakażeń, przejażdżkę tramwajem czy autobusem, jeśli się spełnia oczywiście rygor sanitarny. No ale można jakby empatyzować z tym strachem, że się w tym tramwaju ktoś zarazi, w związku z czym rezygnuje się z tego tramwaju, co widać na przykład w tym, że niektórzy wybrali nawet zimą rower. No to miasta jakoś niespecjalnie wychodzą naprzeciwko tej zmianie, to znaczy nie udostępniają na przykład dróg dla rowerów, nie odśnieżają jak tej zimy w Warszawie dróg rowerowych, wychodząc z założenia, że mieszkańcy przesiądą się do samochodów po prostu, w związku z czym nie próbują wygrać tej sytuacji dla bardziej zrównoważonego transportu. I to się dzieje właściwie we wszystkich polskich miastach z drobnymi wyjątkami. Takim wyjątkiem może być w jakimś sensie Kraków, ale tylko w niektórych aspektach. Natomiast jak spojrzeć na to, co się dzieje w innych miastach Europy, na przykład jak Paryż otworzył swoje ulice dla rowerzystów, jak zrobił to Wiedeń, no, trudno mówić, że Amsterdam czy Kopenhaga otworzyły ulice dla rowerzystów, no ale jak pomyślano o tym, że ludzie niechętnie będą poruszać się transportem zbiorowym, w związku z czym lepiej, żeby wsiedli na rowery i chodzili pieszo, niż jeździli samochodami i pogarszali jakość powietrza w czasie, kiedy grasuje po miastach choroba płuc, no to widzimy, że tutaj ta inercja jest ważnym czynnikiem kształtującym jakość naszego życia w miastach. I to są te trzy czynniki, o których warto pamiętać, znaczy pandemia, czy dwa czynniki, pandemia i to znaczenie miast w debacie klimatycznej, które dają nam kontekst do rozmowy o tym mieście nieludzkim. I teraz wróćmy do tego miasta 15-minutowego, bo od niego wyjdziemy w tą stronę. To miasto 15-minutowe to jest miasto, które właściwie opisał Charles Montgomery w książce Miasto Szczęśliwe. I rzeczywiście to miasto 15-minutowe można określać miastem przyjaznym, miastem szczęśliwym, miastem przyszłości. Charles Montgomery w tej książce w bardzo sympatyczny, reporterski, przystępny sposób opisuje, co buduje naszą jakość i nasze szczęście w mieście. Jakie to parametry to miasto powinno spełnić, żebyśmy się w tym mieście dobrze czuli. No i jakby zrobić taki bardzo szybki przegląd i taki bardzo uproszczony przegląd tych jego propozycji, bo ta książka, ja nie wiem, czy mnie widać, ale no, ta książka jest tak gruba, więc siłą rzeczy jest to duże uproszczenie. No to wiemy, że to miasto jest zwarte, no bo 15-minutowe musi być zwarte. Ono jest wielofunkcyjne, to znaczy jest jak najdalsze od tego paradygmatu strefowania funkcjonalnego miasta, który mu hołdowali moderniści. Jest różnorodne pod względem nie tylko funkcji, ale tego też, kto w nim żyje, zarówno ze względu na status majątkowy, rasę, płeć, pochodzenie i że jakby daje ten miks społeczny, który jest dla wspólnoty społecznej bardzo ważny. Jest dostępne, o tym już mówiłem trochę wcześniej, więc nie będę się rozwodził. Jest bezpieczne dla mieszkańców, a żeby było bezpieczne, co wiadomo z rozlicznych badań, to musi być silne swoją wspólnotą. Miasto szczęśliwe to jest miasto, w którym mamy na przykład gęstą sieć relacji społecznych. O tym pisze bardzo dużo Montgomery w swojej książce. No i na końcu wreszcie to miasto jest zielone. I ta zieleń, co ciekawe, u Montgomery'ego łączy się bardzo z bezpieczeństwem. On tam przytacza takie badania, bodaj z Chicago, kiedy pisze, że że były takie badania, w których sprawdzano poziom bezpieczeństwa czy przestępczości w blokach, z których jest widok na beton i na zieleń. I wychodziło dosyć ewidentnie, że z bloków, z których jest widok na zieleń, na drzewa, ta przestępczość jest dużo niższa, co jest niezwykle ciekawe. No i jak się wczytamy w tę propozycję Charlesa Montgomery'ego i wszystkie inne, które się bardzo z nimi rymują, poczynając od Jane Jacobs i ikonicznej książce o przeobrażeniach miast amerykańskich, Śmierć i życie miast Ameryki, czy Jana Gela, Życia między budynkami. To są wszystko koncepcje, które no, w wielu
na wielu poziomach się pokrywają albo rymują ze sobą i łączy je ta szczęśliwość, ta przyjazność przestrzeni rozumiana jako szczęśliwość i przyjazność dla człowieka. W związku z czym wynika z tego, że ta kategoria miasta przyjaznego, od której wyszliśmy, to jest kategoria miasta ludzkiego. Jest nawet takie pojęcie panujące wśród architektów urbanistów, to jest humanizacja przestrzeni. Zajmował się między innymi nią bohater jednej z moich książek, Oskar Hansen. Polegało to na tym, że on się przyglądał różnego rodzaju przestrzeniom, które już wcześniej powstały, między innymi zakładom przemysłowym, ale też dzielnicom miast, i sprawdzał, co by tu zrobić, żeby człowiek poczuł się w tych dzielnicach lepiej. No i Hansen miał na to swoje czasami bardzo utopijne pomysły. Nie czas i miejsce, żeby o tym rozmawiać, ale to miasto przyjazne, miasto ludzkie, to jest miasto zhumanizowane, a zhumanizowane to takie, to w którym człowiek się dobrze czuje. No ale my tutaj mamy rozmawiać o mieście nieludzkim. Aha, i właśnie, tutaj ważna rzecz. Takie rozumienie miasta, to znaczy miasta jako bytu bardzo ludzkiego, wpisuje się w cały zestaw dualizmów, którymi my lubimy w ogóle myśleć o świecie. To jest taki zestaw, który zakłada, że natura i kultura to są jakieś kwestie rozdzielne, że jest dualizm emocji, rozumu, ciała i umysłu, człowieka i przyrody, kobiety, mężczyzny, miasta i wsi. I tu miasta i wsi się zatrzymajmy. To znaczy, że to miasto jest utożsamiane z kulturą i cywilizacją, a ta wieś jest utożsamiana bardziej z naturą. To się też zakorzeniło oczywiście w naszym języku, bo mówimy, że jedziemy czasem do przyrody albo łyknąć natury, albo łyknąć przyrody, albo uspokoić skołatane nerwy na łonie przyrody. To znaczy zwykle, że jedziemy gdzieś na wieś odpocząć. I z tego wynika też taka pozycja człowieka w mieście, że człowiek stworzył miasto. No, nie da się ukryć, że tworzy to, co zwykliśmy nazywać miastem. Jest jego gospodarzem i wpuszcza i toleruje istoty nieludzkie. Tak? To znaczy, że on tutaj zarządza tą przestrzenią, której sobie wymyślił, że będzie miasto. I to rzeczywiście jest jakaś jego, powiedzmy, zasługa czy efekt jego działalności, że to miasto jest tu, a nie gdzie indziej. Chociaż jakby się pewnie wczytać bardziej w to, gdzie zakładano miasta i jak to zakładanie się miało do relacji z pozaludzką przyrodą, na przykład do rzek, gór, bagien i innych, no to można by się zastanawiać, kto tu decydował o tym, gdzie powstanie miasto. No ale już uznajmy, że tak. No ale że ten człowiek, jako że zarządza tym miastem, to on wpuszcza i albo toleruje, i tutaj zaraz do tego dojdziemy, istoty nieludzkie w mieście. I te istoty nieludzkie, to miasto im nie służy, one po prostu w nim są. Wyjątkiem jest jedna, czy właściwie dwie kategorie istot nieludzkich. To jest ta kategoria istot, ja sobie ją tą roboczo nazwałem uczłowieczonych, tak? To znaczy, podobno żaden wykład nie wychodzi, jak się nie wrzuci zdjęcia szczeniaczków i kociaczków, więc postanowiłem to zrobić i sprawdzić. Natomiast no, tym istotom miasto też powinno służyć w naszym obecnym rozumieniu miasta przyjaznego, tak? To znaczy takiego, które służy człowiekowi oraz tym istotom, które zostały jakby doproszone do tej uprzywilejowanej w mieście pozycji gospodarza. I to są te istoty. Trochę w tym uprzywilejowaniu zapominamy o tym, czego się te istoty dopuszczają, gdy się je spuści ze smyczy albo wypuści z domu do ogródka, a dopuszczają się istnej rzezi, na przykład ptaków żyjących w mieście. No ale o tym jakoś niezręcznie jest przypominać, więc nie będę nam wszystkim psuł tutaj humoru. Z tego wszystkiego wynika bardzo konkretne nasze podejście do istot nieludzkich w mieście. Ja postaram się, ale nie będę abstrahował od tych mniej sympatycznych, ale postaram się to opowiedzieć na przykładzie tego, co najbardziej porusza nasze emocje i też tego, co od czego zacząłem nasz wykład, czyli tych istot, na które patrzyliśmy przez 2 minuty w ciszy i w lekkiej konsternacji, o co tutaj może chodzić. Wyciągnąłem sobie raport z konsultacji społecznych dotyczących wschodniej części Muranowa. Te konsultacje odbyły się w grudniu 2020 roku metodą warsztatową i treść takiej podsumowującej te konsultacje rekomendacji mieszkańców, którzy wzięli udział w tych konsultacjach. Treść tej rekomendacji
dotycząca zieleni, bo tam oczywiście jest kilka innych tematów też na stole, mówi, że zieleń to jest element kształtowania ładu przestrzennego i jakości życia mieszkańców. Zieleń pełni funkcję buforową, oddzielając największe arterie komunikacyjne od wnętrz osiedla, dlatego warto ją rozbudowywać. Proszę zwrócić uwagę na słowo warto. Na terenie, którego dotyczy opracowanie planu, ciągi piesze winny być podkreślone zielenią, należy wzbogacić ofertę rekreacyjną dla mieszkańców oraz turysty. Tutaj też warto zwrócić uwagę na słowo oferta. To jest język bardzo ekonomiczny, bardzo no, powiązany z kapitalizmem, który nam buduje pewną wartość poprzez użytkowanie istot nieludzkich w mieście. To znaczy człowiek bierze sobie te istoty i je zwiększa przy ich pomocy jakość i też wartość, nie ma co się oszukiwać, danej przestrzeni. No i tutaj to wybrzmiało. Muranów jest oczywiście dzielnicą bardzo zieloną, co starałem się też na tym filmie pokazać. Przejechałem się na tym Google Street View kilkoma uliczkami. Przejechałbym się pewnie większą ich ilością, ale nie było trochę na to czasu. Każdy, kto na Muranowie choć raz był, wie, że jest to dzielnica bardzo, bardzo zielona. I tutaj ta zieleń w tych konsultacjach społecznych wybrzmiała jako taki element budujący nie tylko jakość życia, ale też tą ofertę dla mieszkańców i turystów. Wszyscy niedawno ucieszyliśmy się, że Warszawa ma mapę drzew. Jest to wspaniała inicjatywa warszawskiego ratusza, dzięki której możemy popatrzeć na to, ile i jakie drzewa rosną w naszym otoczeniu. Ta mapa już właściwie chyba ma pełną funkcjonalność albo prawie pełną funkcjonalność. Tutaj po lewej stronie widzą Państwo tego panelu. Tam jest nawet taka aplikacja Wiem o wycince. Można zobaczyć, które z tych drzew, tych małych kropeczek są przeznaczone do wycinki, które są nowo nasadzanymi drzewami. Ta ilość robi wrażenie, jak się kliknie na ten obrazek. Widzimy gatunkowo, możemy sobie popatrzeć na te drzewa, możemy na nie popatrzeć także pod kątem nie tylko drzew, ale też trawników czy zakrzewień, więc mamy takie narzędzie. Tutaj jest tak z grubsza obszar mapy, któremu poświęcona jest wystawa w muzeum i widzimy tutaj na przykład te niebieskie punkciki na środku na ulicy Nowolipki, to są bodaj robinie akacjowe. Więc widzimy, że mamy takie narzędzie, możemy z niego korzystać, jakby do czego ono nam służy. No wyjaśnia nam to Justyna Glusman z warszawskiego ratusza, że możemy obliczyć nie tylko stopień pokrycia koronami drzew w poszczególnych rejonach miasta, ale oszacować ilość pochłanianego przez nie dwutlenku węgla produkowanego tlenu, czy określić kształtowanie miejskich wyścieków. To sobie reszta Państwo tutaj przeczytają albo mogą dotyczyć w komunikacie prasowym ratusza na temat uruchomienia tej mapy. Natomiast ta mapa służy nam między innymi do tego, co jest do zarządzania problemem, który uwidacznia się na innej mapie, która jest również dostępna w mapowym serwisie warszawskiego ratusza. To jest mapa stworzona w ramach projektu Adapt City. Ten projekt analizował podatność Warszawy na zmiany klimatu, prognozował w jakim kierunku i jak doświadczać będziemy zmian klimatu w Warszawie. I ta mapa pokazuje skraj tak zwanej warszawskiej wyspy ciepła, jednego z jej dwóch epicentrów, drugie jest w okolicach Ronda Wiatraczna. To epicentrum jest tutaj w lewej dolnej części mapy, ten najciemniejszy kolor pomarańczowy to jest właśnie warszawska wyspa ciepła. Różnice pomiędzy tym miejscem w najgorętsze noce letnie, następujące po kilku dniach upałów, a na przykład zielonymi osiedlami na kole mogą sięgać 11 stopni Celsjusza. Ta warszawska wyspa ciepła ma przełożenie na przykład na umieralność osób z chorobami serca w okolicy 70. Na skutek wyspy umiera ich więcej, mniej więcej o 20% dziennie. No i widzimy, że ta może epicentrum Wyspy Ciepła nie sięga Muranowa i tego obszaru, któremu poświęcona jest wystawa, ale już ta druga strefa gorąca,
ona już obejmuje sporą część tego Muranowa. Czyli jeżeli się cofniemy do tamtej mapy i widzimy ilość drzew i słyszymy, czemu służy ta mapa i czemu te drzewa służą, widzimy tę mapę, to oczywiście otwiera nam się w głowie to, co specjaliści od miasta, ale również przyrodnicy nazywają usługami systemowymi. To znaczy, że my od zieleni miejskiej na przykład, ale nie tylko, możemy oczekiwać konkretnych, czy oczekujemy, czy otrzymujemy konkretne usługi, no bo drzewa wychładzają przestrzeń, produkują tlen i dzięki temu żyje się w mieście, zatrzymują wodę, żyje się w mieście nieco przyjemniej i na przykład walka z wyspą ciepła polega na tym, że się te drzewa przynajmniej zachowuje, jeśli nie sadzi nowe. Więc widzimy takie podejście użytkowe bardzo do kwestii zieleni w mieście, tych nieludzkich istot. I absolutnie nie waży się tutaj oceniać, czy ta użytkowość jest zła czy dobra, natomiast ona jest, to jest fakt. Tak traktujemy zieleń. Zresztą proszę sobie przypomnieć dyskusję z bodaj sprzed roku, kiedy to na praskim brzegu Wisły zdecydowano się wyciąć bodaj 500 drzew na budowę tego muru oporowego, który miał chronić część Pragi przed zalaniem w razie wysokiej fali powodziowej. Ten mur już jest właściwie skończony. Ja pamiętam, Gazeta Wyborcza opublikowała wtedy taki artykuł, w którym było napisane, że już jest za późno na protesty w sprawie tej wycinki, ponieważ te drzewa, które tam rosną, są mało wartościowe. To były klony, jakieś robinie samosieki, inne tego typu gatunki. To nie było tam okazałych dębów i nie wiem, pomnikowych jakichś lip. Więc autor uznał, że to właściwie jest mało wartościowe. No, wartościowość drzewa z punktu widzenia trudno określić w sposób inny niż drzewiarski, przynajmniej w tamtym przypadku. No dobrze, ale przechodząc trochę bardziej do Muranowa, to tutaj ze względu na jego znaną wszystkim historię, której nie musimy sobie tutaj opowiadać, wyciągnąłem z tekstu Anny Dymek i Macieja Luniaka z katalogu, który bardzo Państwu gorąco polecam, katalogu do tej wystawy, taki bardzo ciekawy wątek dotyczący innych usług, już nie ekosystemowych, które drzewa tam świadczą w tej konkretnej dzielnicy, czyli te nieludzkie istota. I to są istoty. I to są oczywiście drzewa, których los ze względu na długie trwanie spiął się z tragicznym losem całej tej dzielnicy, nazywanej też na łamach tego katalogu dzielnicy po getcie, czyli tym, co było przed Muranowem. I to są, i tutaj wymienione są drzewa przy murze pomniku Umschlagplatz, drzewo pamięci przy pomniku bohaterów getta, pomnik drzewa pawiackiego, bo samo drzewo już niestety nie wyżyło. Mirabelka, tragiczna niezwykle historia, mirabelka na podwórku bloku przy ulicy Andersa, o której rozpisywała się Hanna Kral, a która została wycięta przez dewelopera. Czy Boże drzewy przy ulicy Pawiej, których historia jest związana już z powojennymi dziejami miasta. I te istoty nieludzkie wyświadczają nam także pewne usługi nieekosystemowe, a można by powiedzieć upamiętniające. Są świadkami historii Muranowa, poprzez swoje długie trwanie opowiadają pewną historię. No i tutaj też wychodzi ta użytkowość, tak? To znaczy ta użytkowość drzew i to, że tą mirabelkę na podwórku przy placu Andersa należało może bardziej chronić, dlatego że ona pamięta jakieś wydarzenia z tej tragicznej historii, a w dodatku została opisana przez wybitną pisarkę i choćby dlatego powinna przetrwać, czyli przetrwanie tej istoty nieludzkiej w mieście musi być uzasadnione jakąś usługą. Jeżeli to nie jest usługa ekosystemowa, to może być usługa upamiętniająca. No ale spójrzmy na to, co wydarzyło się na ruinach getta po
po tym, jak skończyła się wojna, i mamy tutaj dwie fotografie, również z katalogu Zofii Chomentowskiej i Juliusza Bogdana Deczkowskiego, na których widzimy proces zarastania ruin tej części Warszawy, zresztą nie tylko tej, ale tutaj na tych zdjęciach są te, widzimy proces zarastania ruin. I co tu się dzieje? No tutaj się dzieje proces, który, a jeszcze parę cytatów, Jerzy Putrament mówiący o pustyni w środku Warszawy, kamienistej i betonowej. Rafał Jabłoński, warszawianista, pisze o lesie, który rósł na Muranowie, czy zaczynał rosnąć na Muranowie, i on się rozciąga aż do torów dworca gdańskiego. On bodaj pisze o świerkach, tak, on pisze o świerkach. No i oczywiście Roman Kobędza, który pracował dla Biura Odbudowy Stolicy i badał jako przyrodnik te rośliny na gruzowiskach Warszawy i opisywał ten cykl, który zaczyna się od roślin ruderalnych, a potem to gruzowisko zaczyna się wypełniać delikatnie bardziej żyznymi materiałami i pojawiają się na nim inne rośliny i ona się i należy sądzić, że rumowisko po getcie pozostawione w niezmienionej formie, poddane naturalnym procesom organicznym, przeobraziłoby się ostatecznie w przestrzeń lesistą. I to jest coś, co zaczyna bardzo rezonować i wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stajemy, bo to wszystko, co zadziało się na Muranowie w 1945 roku i później, zanim ta dzielnica została wybudowana, to jest coś, co specjaliści od tego typu zjawisk nazywają i tutaj różnie nazywają, w zależności od tego, po kogo sięgniemy, czwarta przyroda niemieckiego przyrodnika Ingo Kowarika, czyli zbiorowiska roślinne rozwijające się samoistnie bez ingerencji człowieka na siedliskach przekształconych i zdegradowanych. Trzeci krajobraz Gilles'a Clementa. Te pojęcia, proszę Państwa, nie są tożsame oczywiście, ale one się jakoś pokrywają z tym, co się zdarzyło na Muranowie w latach 40. Czyli trzeci krajobraz. On się tutaj odwołuje oczywiście do tego słynnego pojęcia stanu trzeciego CS-a z pamfletu publikowanego tuż przed rewolucją francuską. Czym jest stan trzeci wszystkim? Czym był dotychczas w ustroju politycznym niczym? Czego żądza, ażeby stał się czymś? Antropogeniczna dzicz Rebeki Raglon, o której Julia Fiodorczuk pisze, że ona uzewnętrznia sposób, w jaki ludzie wyobrażają sobie swoje związki z pozaludzką przyrodą, i że te wyobrażenia uległy całkowitemu przedawnieniu. No i tak generalnie nowe ekosystemy miejskie, czyli Urban Novel Ecosystems Michaela Peringa, czyli wszystkie te obszary, które były przekształcone przez człowieka intencjonalnie bądź nieintencjonalnie, no w przypadku Muranowa mamy do czynienia z katastrofą wojenną, ale może to również dotyczyć na przykład porzuconych terenów poprzemysłowych, na które ponownie wkracza pozaludzka przyroda i zaczyna się tam rządzić swoimi prawami. Wszystkie te pojęcia, o wszystkich tych pojęciach można sobie przeczytać zresztą za darmo w znakomitym e-booku Kaspra Jakubowskiego Czwarta przyroda, do którego to e-booka bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Wszystkie te pojęcia łączy to, że one się odnoszą do pewnej przestrzeni, w której przyroda, pozaludzka przyroda nie musi znajdować uzasadnienia, żeby być. To znaczy ona nie musi świadczyć żadnych usług mieszkańcom, czy to są usługi ekosystemowe, czy są usługi upamiętniające, nazwijmy je tak. Ona po prostu jest. To oznacza także, i tutaj są bardzo różne podejścia, że w dosyć inny niż tradycyjny sposób traktuje się tutaj na przykład gatunki nazywane przez niektórych inwazyjnymi. I to jest oczywiście na osobny temat, natomiast to odróżnia podejście do czwartej przyrody od tej pierwszej tak zwanej, czyli tej najbardziej dzikiej, która zdaniem wielu już nie istnieje, bo po prostu nie ma miejsca, do którego człowiek by nie dotarł choćby ze swoim plastikiem. Czyli jeżeli spojrzymy na tą mapę w kontekście tych wszystkich zdarzeń,
które się zadziały w latach 40., a potem znalazły swój koniec oczywiście, bo wybudowano Muranów, to sięgamy do takiej historii, nie tak znowu odległej, w której możemy spojrzeć na to, co się zadziało w tej dzielnicy, nie w kontekście usług systemowych, ekosystemowych, i tym samym patrzeć na tą mapę nie jako narzędzie badania, analizowania i zarządzania usługami ekosystemowymi, tylko jako na mapę mieszkańców. I na każdy z tych punktów, który się tutaj na tej mapce znajduje, spojrzeć jako na jednego z mieszkańców tej dzielnicy. Jeżeli się zgodzimy na ten eksperyment myślowy, bo wiem, że on dla części z Państwa może wydać się dość ryzykowny, jeżeli się zgodzimy na ten eksperyment myślowy, to musimy znowuż przemyśleć to, czy ta lista dotycząca miasta szczęśliwego, czy ona jest aktualna, a jeśli jest, to co ona zmienia w naszym myśleniu o mieście i w naszym byciu w mieście, jeśli chodzi o punkty referencyjne, do którego odnoszą się te wszystkie pojęcia. To znaczy, co to znaczy, że miasto jest zwarte dla istot nieludzkich, dla drzew albo innych organizmów. To znaczy, że jest różnorodne. To znaczy, że mamy dbać o tą różnorodność. Tu już się od razu pojawia słowo bioróżnorodność i o to, w jaki sposób możemy o tą bioróżnorodność dbać w mieście i że powinniśmy o nią dbać. Miasto dostępne. Tutaj znowu się pojawia również strefa konfliktów, o której zaraz. Miasto bezpieczne, także dla tych, którzy żyją i nie mogą się bronić w sposób taki, w jaki bronią się ludzie. Silne wspólnotą. To jest niezwykle ciekawe, jeżeli rozszerzymy tą wspólnotę na istoty nieludzkie i będziemy myśleć o na przykład wspólnocie sąsiedzkiej w kategoriach nie tylko tych, którzy mieszkają w danej klatce schodowej, ale także tych, którzy rosną przed tą klatką schodową. Jak to zmienia nasze myślenie o mieście, o nas samych w mieście i o jakości życia w mieście, jeżeli uznamy, że dąb, klon czy ta mało szanowana robinia akacjowa jest takim samym naszym sąsiadem jak pan z dołu. To bardzo dużo zmienia. Znowu wyciąg z tego planu miejscowego dla wschodniej części Muranowa. Tam jest taka mapka oraz taki krótki rozdziałik o tym, które obszary tej dzielnicy mieszkańcy uważają za najbardziej zagrożone dogęszczaniem. Bo oczywiście pojawiają się takie pomysły, żeby Muranów dogęszczać. I tutaj już mamy do czynienia oczywiście tylko z tą wschodnią częścią na wschód od Alei Jana Pawła II i widzimy tutaj pozaznaczone niektóre obszary. Jeżeli sobie uzmysłowimy teraz to, że my traktujemy te istoty nieludzkie w kategorii współmieszkańców naszej dzielnicy, to te obszary, które są zagrożone dogęszczeniem, możemy automatycznie, wydaje się zasadnym w kontekście tej listy i rozszerzenia tej listy i skryjących się za nią postulatów obejmujących także istoty nieludzkie, możemy się zastanawiać, czy te miejsca zagrożone dogęszczeniem nie powinny być objęte teraz troską czy działaniami udostępniającymi te przestrzenie innym istotom, a nie istotom ludzkim. Bo być może to spowoduje, że te istoty się poczują lepiej w naszej dzielnicy. Czyli mamy już zmapowaną nawet taką sytuację, oczywiście dosyć pobieżnie i pewnie wymagałoby to głębszych studiów. Mamy zmapowaną taką sytuację, w której te interwencje na rzecz istot nieludzkich byłyby najbardziej pilne i wskazanie. No ale trzeba sprawę skomplikować, bo oczywiście fajnie sobie pomówić o współżyciu z pięknymi drzewami za oknem, no ale mamy też takie nieludzkie istoty w mieście i niekoniecznie marzymy o tym, żeby one bardzo mocno z nami sąsiadowały. I to jest oczywiście problem, który wymaga rozwiązania i wymaga wytworzenia właściwie całej osobnej gałęzi projektowania, która na razie jeszcze raczkuje. No bo jak sobie poradzić ze wspólnotą, która obejmuje także szczury, gołębie i karaluchy na przykład, albo jakieś inne mało sympatyczne zwierzaki, czy na przykład rośliny, które niszczą jezdnie, których systemy korzeniowe mogą niszczyć jezdnie, jak to wszystko ogarnąć. I tutaj podpowiedzią, broń Boże, rozwiązaniem może być taki model, który wypracowała na potrzeby całej koncepcji ekonomicznej Kate Raworth,
która to koncepcja jest nazwana Donut Economy i którą można, i Reward robi to z powodzeniem, proponować jako w ogóle model naszego bycia na planecie, ale można też, jeżeli zastanawiamy się nad tymi granicami, gdzie my się tu mamy posunąć względem innych istot, a gdzie już posunąć się nie możemy, bo sami musimy mieć przestrzeń, to możemy ten model pączka tutaj przyjąć jako pewnego rodzaju wskazówkę, a przynajmniej rzecz do zastanowienia, bo Boże, nie należy tego traktować jako rozwiązanie. To znaczy, że mamy tutaj takie trzy strefy i ta wewnętrzna granica pączka tak zwana, czyli to, co w środku, to jest to minimum jakości życia należne każdemu człowiekowi. To znaczy tam, gdzie człowiek już nie jest w stanie się posunąć ze względu na jakość, którą jako wspólnota wynegocjuje, a zewnętrzna granica pączka to jest nieprzekraczalne maksimum ingerencji w środowisko, które nie zaburza tego środowiska i pomiędzy tymi dwiema granicami rozpina się działalność człowieka. I być może jest to podpowiedź do tego, jak tutaj okiełznać zakusy nieludzkiego świata do wkraczania w ludzki świat w taki sposób, który na przykład będzie niszczył jakość tę życia, ale jednocześnie budować model tej jakości życia, respektując potrzeby innych istot. I nie żeby to była taki mój pomysł, żeby sobie to aplikować, bo takie rzeczy już się dzieją. Amsterdam właśnie na początku pandemii jako ogłosił, że będzie w ten sposób próbował zarządzać miastem i myśleć o mieście w kategoriach właśnie zmieszczenia się w tej niszy pomiędzy tym, czego człowiek bezwzględnie potrzebuje, żyjąc w danym miejscu, a tego, z czego może zrezygnować na rzecz innych istot czy całego ekosystemu. I teraz pytanie, dlaczego my byśmy mieli w ogóle to robić? Dlaczego mielibyśmy rezygnować z takiego usługowego podejścia do istot nieludzkich i tłumaczyć sobie, że drzewo warto zachować, bo ono daje nam tlen, a nie dlatego, że ono po prostu tam rosło i na przykład pojawiło się w tym miejscu, w tym samym momencie, w którym się człowiek pojawił po tym, jak ta dzielnica została zamieniona w gruzy. Ano dlatego, że traktowanie pozaludzkiej przyrody jako zasobu, a tym jest myślenie takie usługowe, doprowadziło nas do antropocenu, a antropocen doprowadził nas na skraj katastrofy, która grozi wymarciem ludzkości. Co ciekawe, akurat ludzkości, a nie reszty, bo reszta oczywiście w uszczuplonym składzie na skutek działania człowieka jakoś sobie poradzi. No ale żeby to się wydarzyło, to musimy sobie przyswoić w debacie i rozmowie o istotach nieludzkich w mieście takie pojęcia jak czułość i wdzięczność. One są strasznie niemodne i strasznie wystawiające na strzała od razu, że się jest naiwniakiem. Trzeba uwzględnić w każdym działaniu szczerze koszt środowiskowy, to znaczy to, jaką stratę ponosi środowisko i ten koszt wliczyć na przykład do opodatkowania danej inwestycji. Trzeba przygotować projektantów i projektantki do tego, żeby byli w stanie w ogóle myśleć w taki sposób. Oni podobno się palą do tego, żeby projektować nie dla ludzi, a dla innych istot miasta, tylko nie mają dla kogo projektować. I to jest być może zadanie dla obywateli, żeby wymagać na miastach takich działań. Trzeba się to by zadawać pytanie i to pytanie jest, te pytania są chyba najbardziej otwierające głowę, kto tu kogo chroni, a kto jest chroniony. Bo w dalszej perspektywie to wcale nie jest tak, że ludzie stają w obronie drzew, tylko że w takim długim czasie trwania, patrząc na to, co się dzieje z klimatem, to drzewa chronią ludzi. I tu się znowu pojawia pojęcie wdzięczności, o którym wspaniale pisze Robin Wall Kimmerer w swojej książce Pieśń Ziemi. I na koniec, zanim będę miał okazję odpowiedzieć na Państwa pytania albo posłuchać Państwa refleksji, to wrzucam listę lektur, które Państwu gorąco polecam, traktując to moje wystąpienie raczej jako przyczynek do refleksji i tak jakby zasianie pewnych wątpliwości co do tego, jak my powinniśmy traktować w danym miejscu istoty nieludzkie, w miejscu, w którym żyjemy, a rozwiązań szukać w działaniu, które mam nadzieję przyjdzie i w którym wszyscy będziemy mogli brać udział, nie tylko Muranowie, ale w całej Warszawie, w całej Polsce i na całym świecie. Tyle z mojej strony. Zostawiam jeszcze tutaj linki do Szkoły Ekopoetyki, jeżeli mielibyście Państwo ochotę
się zapoznać z materiałami, które tam publikujemy, to bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak odnajdę kursor, to będę mógł wyłączyć szerowanie. Mogę. Bardzo panu dziękuję za to szerokie ujęcie niezwykle ciekawego i ważnego tematu. I właściwie to brzmi jak pierwszy wykład z cyklu w ogóle dotyczącego miast, przyszłości miast i ich mieszkańców, więc rzeczywiście tych tematów jest mnogość. Ja zanim przejdę do pytań, to a propos tego dogęszczania Muranowa, to chciałam przypomnieć państwu, czy uświadomić, jak Muranów został mocno odgęszczony właśnie i zazieleniony właśnie przez tę hekatombę wojenną, która dała no, zupełnie wolną przestrzeń dla architektów tak naprawdę na tym terenie, o którym my mówimy. Przy czym Muranów to jest umowny termin, bo tutaj jest włączona przecież też część Woli. Zamieszkiwało przed wojną około 300 tysięcy osób. Po wojnie to osiedle było projektowane przez Bohdana Lacherta dla około 40 tysięcy do 50 tysięcy osób i uważa się, że do dzisiaj tyle tutaj mieszka. Rzeczywiście ta dzielnica była budowana jako taki zbiór jednostek sąsiedzkich, gdzie właściwie ta idea może nie tyle miasta 15-minutowego, ale takich przyjaznych właśnie sąsiedzkich przestrzeni, gdzie dzieci właściwie same mogą dojść do przedszkoli czy szkół, bo te znajdowały się w środku tych jednostek sąsiedzkich, odseparowane od ruchu kołowego. Więc rzeczywiście to jest też pytanie, jak to się sprawdza dzisiaj, kiedy nie przypada już jeden samochód na 100 mieszkańców, tylko jest ich o wiele więcej i one się wdarły do środka tej dzielnicy. No i tu moje pierwsze pytanie, czy uważa pan, że możliwe są realizacje właśnie tych miast 15-minutowych, czy, bo mnie osobiście wydaje się, że dzielnice 15-minutowe tak, takie mikrokosmosy, ale jestem ciekawa, jak pan to widzi. I też drugie pytanie właśnie, czy ten Muranów jako takie przyjazne miejsce dla ludzkich mieszkańców, bo o tych nieludzkich to może jeszcze za chwilę powiemy sobie, czy się sprawdza. Mówiąc o mieście 15-minutowym, oczywiście nie sposób zakładać, że to miasto w całości będzie 15-minutowe. Tak? To oczywiście jest miasto policentryczne, w którym jakby poszczególne dzielnice mają tę właściwość, że można tam załatwić wszystko to, co się chce załatwić. Można pracować, uczyć się, wypoczywać, robić zakupy w obszarze tych 15 minut. No i miasto zbudowane z takich dzielnic jest oczywiście w tym sensie miastem 15-minutowym. Tak? No, to jest jasne. Więc to oczywiście tak, no więc jakby poza tymi mniejszymi ośrodkami, no oczywiście mówi się i ja też, nie wiem, pracując nad książką Miasto Archipelag, miałem takie doświadczenia, że to życie w mniejszych miastach, tak zwanej Polsce mniejszych miast, no ma wiele cech takiej 15-minutowości, tak? To znaczy, że da się ogarnąć wiele tych aspektów w tym czasie. Natomiast no oczywiście no, w skali takiego wielkiego miasta no, trudno o tym mówić i to musi być rozbite na dzielnice. I teraz pytanie, czy Muranów ma taki potencjał? No, biorąc pod uwagę na to, w jakim czasie powstał, jakie idee za nim stały, to no, ma pewne ograniczenia, które pewnie by trzeba jakoś, i to jest zadanie oczywiście dla architektów i urbanistów, naprawiać. Tak? To znaczy pewnie dotyczy to, chociaż nie wiem, no, może dałoby się to jakoś zrobić bardziej w formie centrów różnego rodzaju usługowych, no, ale nie są to budynki na przykład, które mają przyziemia otwarte dla usług. Tak? No, w wielu częściach Muranowa nie mamy do czynienia z taką sytuacją, no bo to są bloki mieszkalne budowane jednak na tą modernistyczną modłę strefowania pewnego funkcjonalnego, to znaczy, że blok służy do mieszkania, a gdzie indziej jest pawilon, w którym się robi zakupy czy szkoła. Więc w tym sensie to może być trudniejsze, ale myślę, że niewykonalne, no bo to też nie jest wielki obszar, który by powodował jakieś wielkie wyzwanie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej tak. A jeszcze a propos właśnie tych nieludzkich mieszkańców miast, to znów wracając do tej cezury wojennej, paradoksalnie właśnie to zniszczenie miasta, lub może wcale nie paradoksalnie, tylko raczej naturalnym efektem zburzenia właściwie
całej niemal tkanki miejskiej było stworzenie tak zwanego krajobrazu ruderalnego, gdzie pojawił się szereg i roślin, i zwierząt właśnie zupełnie niecharakterystycznych dla miast. I takie moje dwa ulubione przykłady to jest między innymi białożytka, czyli ptak taki charakterystyczny dla skalnych ostępów, i pustułki. I pustułki zostały na Muranowie do dzisiaj. Można zobaczyć, jak wyprowadzają lęgi, więc rzeczywiście ten krajobraz przyrodniczy mocno wojna zmieniła. A teraz już przechodzę do Państwa pytań. Zaczynam od tych, które się pojawiły na początku. I pierwsze dotyczyło właśnie Hansena, jeszcze tuż zanim Pan wymienił jego nazwisko. Sonia Tkocz napisała, może wrócimy do LSC, czyli linearnego systemu ciągłego. Hansen mówił, że kiedyś jeszcze będziemy realizować jego projekty. Czy 15-minutowe miasto to nie jest trochę pokrewne z myśleniem Hansena, żeby wszystko ważne załatwić blisko domu? No nie do końca mam takie wrażenie, bo jednak linearny system ciągły, znaczy trzeba by się wgryźć bardzo w szczegóły tego linearnego systemu ciągłego. Natomiast linearny system ciągły zakładał bardzo radykalną wizję zaprzestania w ogóle życia w miastach centrycznych, czy zaprzestania rozwoju miast centrycznych, bo on nie zakładał, że się wszyscy z nich wyprowadzimy, tylko że ograniczymy populację w tych miastach, a przeniesiemy się do takich pasm mieszkalnych, wielofunkcyjnych, które będą się ciągnęły wzdłuż dolin rzecznych w Polsce. No i rzeczywiście w pewnym sensie te podstawowe usługi i funkcje miasta miały być dostępne w tym LSC, no w zasięgu, powiedzmy, to oczywiście nie było sformułowane w formie miasta 15-minutowego, no ale w tym zasięgu takiego najbliższego otoczenia. Natomiast już na przykład to było tak wymyślone, że strefa przemysłowa, w której pracowali mieszkańcy, była dosyć znacznie oddalona od pasma mieszkalnego, oddzielona strefą przyrody i zieleni, bo to była też ten obszar rolniczy. No i że podróż pomiędzy tą strefą mieszkalną a tą strefą przemysłową miała odbywać się przy pomocy super szybkich kolei. Czyli mamy tu sprzężenie takiej wizji bardzo technofilskiej, że ta kolej, on tam wymyślał nawet, że ci robotnicy z tych fabryk będą się przesiadać w pociągach w czasie jazdy, bo one będą miały taki system po prostu przesiadania się w czasie jazdy, prawie że tam z prędkością dźwięku czy 300 km na godzinę. No ale że oni będą pracować z dala od tych miejsc zamieszkania i w tym sensie to nie do końca jest tak jak tutaj, tak? Znaczy, że ta jednak było to strefowanie takie sięgające korzeniami wizji modernistycznych, więc nie wydaje mi się. Natomiast tutaj ważne to LSC i w ogóle koncepcje Hansena są ważne w kontekście tego, co mówiłem, o tyle, że on zdawał sobie bardzo głęboko świadomość tego, że człowiek musi się trochę posunąć i trochę oddać przestrzeń i trochę, bo inaczej nie wyżyje po prostu. I ta świadomość ekologiczna Hansena, nawet jeśli później oblekała się w projekty, które dzisiaj wydają się dosyć radykalne, no to ona była bardzo głęboka, o wiele głębsza niż innych polskich architektów w tamtym czasie. Drugie pytanie od pana Krzysztofa. Świat się urbanizuje, ale nie wszędzie w tym samym tempie. Gwałtowny przyrost liczby ludności to proces zachodzący głównie w miastach Azji, Afryki Południowej i Ameryki. Czy podział świata na rozwijający się i rozwinięty zwalnia nas, Europejczyków, od odpowiedzialności za zmiany klimatyczne i uprawnia nas do wytykania palcem tych, którzy rozwijają się i urbanizują na innych kontynentach? Czy miasto szczęśliwe to propozycja dla tych miast pozaeuropejskich? To najpierw spróbuję może odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Czy miasto szczęśliwe jest propozycją dla wszystkich, bo to jest po prostu miasto, w którym, które ma jakieś podstawowe parametry jakości sprawiające, że człowiek czuje się tam znośnie, tak przynajmniej, zachowując już tylko ten parametr człowieka jako gospodarza tego miasta. Ale wydaje mi się ważniejsze, ja też się nie zajmuję miastami, wielkimi miastami, nie wiem, Azji czy Ameryki, więc nie jestem tutaj jakimś wielkim, zbyt dobrym rozmówcą. Natomiast to, co wydaje się ważne w tym pytaniu, to, że to, co się dzieje dzisiaj w tych rejonach świata, które się dynamicznie rozwijają,
także urbanizują, całkowicie nas nie zwalnia z tego zbrania odpowiedzialności, a właściwie wkłada na nas o wiele większą odpowiedzialność, ponieważ to, do czego stan, w jakim jest dzisiaj planeta, jest efektem przynajmniej tego, co się dzieje od rewolucji przemysłowej, która zaczęła się w Europie i której globalna północ była beneficjentem przez no, dwa wieki z grubym kawałkiem. I ten stan klimatu między innymi, ale w ogóle środowiska, jest efektem właśnie tego, że ta globalna północ bogaciła się także poprzez działania kolonizacyjne i poprzez wyzysk innych rejonów, które teraz nadganiają stracony czas i chcą dorównać do pewnego poziomu życia, które my dzięki nim i na ich plecach osiągnęliśmy. Więc ta nasza odpowiedzialność jest cały czas o wiele większa. Marcin Popkiewicz mówi bardzo ważną i ciekawą rzecz, że ta nasza odpowiedzialność wyraża się nie tylko w tym, że my osiągnęliśmy pewien dobrostan właśnie na plecach innych, ale że my możemy w tej chwili, mając tę sytuację dosyć komfortową jeszcze, ekonomiczną, polityczną, technologiczną, my powinniśmy być tymi, którzy wymyślają innowacje dla reszty świata, żeby sobie z tym problemem poradzić. Ja bardzo kupuję tę myśl Marcina Popkiewicza, że to, w czym my powinniśmy teraz wkładać najwięcej wysiłku, nie tylko w ograniczenie własnych emisji, no bo czymże są znowu te nasze emisje, przy na przykład emisjach Chin, ale też zajmować się innowacjami, które mogą doprowadzić do różnego, nie tylko technologicznymi, ale też społecznymi czy politycznymi, które mogą nas wyprowadzić z tego klinczu, w którym jesteśmy. Więc ta odpowiedzialność największa cały czas spoczywa na nas, bo to myśmy zaczęli i myśmy przez ponad 200 lat żyli na plecach innych, bogacąc się. Kolejne pytanie od pani Aleksandry Kwaśnik. Jak odpierać często przy okazji wycinek pojawiający się argument małej wartości drzew? I ja tu może dorzuciłabym pytanie od siebie. Co w ogóle my jako mieszkańcy miast możemy zrobić no de facto, żeby próbować jakoś je uczynić przyjaźniejszymi dla nas i dla naszych współtowarzyszy też pod kątem, no właśnie, że ja mam wrażenie, że Warszawa jest naprawdę w trudnym momencie, że jest nas wielu jeżdżących na rowerach, ale jeździmy w smogu, po prostu walcząc o przestrzeń na jezdni, więc co możemy zrobić? To jest takie pytanie do aktywisty miejskiego, jakby tu siedział Janek Mentzfel, który napisał książkę Betonoza, to by znakomicie umiał odpowiedzieć na pytanie do aktywisty, a ja odpowiem, przepraszam, ale muszę tak zrobić, jako pisarz i człowiek od opowieści. I co my możemy zrobić z mojej perspektywy? Możemy zmienić język rozmawiania o tych drzewach, to znaczy przestać mówić o wartościach, o wartości drzew, albo obśmiewać to, że ktoś mówi, że klon jest, czy tam jakaś robinia jest mniej wartościowym drzewem niż dąb na przykład. Bo cień, jaki daje ta robinia, jest tak samo chłodny jak cień, który daje dąb i tyle. Możemy po prostu wprowadzić do swojej wyobraźni takie myślenie, że to są istoty, których istnienia w przestrzeni nie trzeba uzasadniać. Tak? Że fakt, że one tam są, nie podlega uzasadnianiu. One nie muszą nam służyć i wystarczy, że tak zaczniemy myśleć i to już będzie jakaś zmiana. I tym my się zajmujemy w szkole ekopoetyki i że bardzo często spotykamy się z takimi pytaniami, które zakładają, że mam jakieś rozwiązanie tego typu problemów. Ja, jak mam być szczery, to na poziomie praktyki i takiego wyjścia na ulicę, to ja nie wiem, co trzeba zrobić. Znaczy trzeba mieć pewną wytrwałość, nie wiem, Michała Książka, żeby stać i bronić przed dwoma pilarzami drzewa, które rośnie mu pod domem. Nie wszyscy mają tę wytrwałość, te nerwy, ten rodzaj energii, który pozwala im to robić. Natomiast wiem, że możemy zacząć inaczej myśleć i inaczej mówić o na przykład drzewach w naszym otoczeniu, przestać myśleć o nich w kategoriach zysku, straty i użytkowości i to już będzie sporo.
Kolejne pytanie od pani Izabeli. Czy oprócz Muranowa inne dzielnice lub osiedla w Warszawie można postrzegać jako aspirujące do miana jednostek przyjaznych? Może Żoliborz, Saska Kępa i pozdrawiam pana. No pewnie, że niektóre można bardziej, inne mniej. No, tam, gdzie jest więcej urbanistyki, Żoliborz, który no, ma tradycje też spółdzielcze, bardzo silne, sięgające dwudziestolecia, Saska Kępa, no, która jest dzielnicą i raczej zawsze była dosyć luksusową, Powiśle, które było dzielnicą bardzo biedną, a teraz dzielnicą bardzo zamożną. To oczywiście są dzielnice, niektóre rejony Mokotowa, to są oczywiście dzielnice, które mają tę jakość, mają skalę i rozwiązania urbanistyczne, które spokojnie nadają się do rozpatrywania ich w kategoriach takiego miasta 15-minutowego. Myślę, że niestety, jak spojrzeć na to, gdzie nieruchomości są najdroższe, a gdzie najtańsze, to się trochę nakłada ta mapa na to, które dzielnice oferują najwyższą jakość życia, a które najniższą. Niestety mówię dlatego, że ta jakość życia nie powinna być spięta z realiami rynkowymi. No ale niestety tak się dzieje. I już wydaje mi się, że ostatnie pytanie od pani Oli. Znów o nas, o miasta 15-minutowe. Czy ich założenie nie jest utopijną wizją w obliczu współczesnej deweloperki, dla której liczy się zysk ze sprzedanych metrów kwadratowych, a nie przyjazne środowisko życia? Tu znowu się odwołam do... Znaczy po pierwsze tak, bo to nie padło, a to jest ważne, że miasto 15-minutowe to nie jest żadne odkrycie związane z pandemią. Znaczy, idea miasta, w którym wszystko mamy pod ręką, jest mniej więcej tak stara jak krytyka modernizmu i strefowania funkcjonalnego. Tak? Znaczy, jak w momencie, w którym wymyśliliśmy, że jednak miasto złożone z samych blokowisk, z których trzeba samochodem podjechać do pracy, a później samochodem do sklepu i generalnie wszystko jest spięte szerokopasmowymi drogami, to nie jest nasza wizja miasta i że człowiek się źle w takiej przestrzeni czuje i że człowiek lubi ulicę i lubi plac i lubi kawiarnię na tej ulicy i tak dalej, i tak dalej. No to jest mniej więcej idea miasta 15-minutowego, tylko ktoś ją... ja zapomniałem o tym powiedzieć, szczerze mówiąc, ale to mnie najbardziej w czasie pandemii bawiło, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o debatę miejską i te takie wypryski entuzjazmu na temat tej idei, że teraz pandemia nas skłoniła do tego, że ktoś wymyślił ideę miasta 15-minutowego, no bo jak się wejrzeć w szczegóły tej koncepcji, to jest, znaczy koncepcji, tego pomysłu, to jest jakaś ramota. Tak? Ona się sprawdza cały czas oczywiście. Znaczy, wiemy, że w takich miastach najfajniej żyć. Ktoś to nazwał nagle i jakby się okazało, że to teraz będzie takie fajne. Natomiast no, już od dawna wiemy, że fajnie jest żyć w miejscu, w którym wszystko mamy pod ręką i nie trzeba nigdzie jeździć samochodem. No, to nie jest żadne odkrycie Ameryki. Więc w tym sensie... to jakby nie jest żadne odkrycie. I teraz pytanie, czy to jest utopia w kontekście tego, co deweloperzy wyprawiają dzisiaj. Znowu Marcin Popkiewicz w Szkole Ekopolityki kiedyś tam powiedział po 2 godzinach zajęć o tym, jak to ciężko jest rozmawiać o dekarbonizacji Polski i tego typu tematach, że na sam koniec, jak już byliśmy totalnie załamani, powiedział, wiecie, ale z Polski gorzej widać. I rzeczywiście to trzeba sobie powiedzieć, że no, żyjemy w Polsce, żyjemy pewnie większość Państwa, którzy oglądają w Warszawie. No i z tej perspektywy oceniamy pewne zjawiska. Natomiast no, warto mieć świadomość, że to nie jest jakiś złoty graal mieć miasto, w którym, które oferuje jakąś taką bardzo podstawową jakość życia, bo gdzie indziej to się udaje i nie musi być wcale bardzo spięte z zasobnością portfela. Więc oczywiście, że no, z polskiej perspektywy widać gorzej i że to się może wydawać takie miasto absurdalne, ale też trzeba powiedzieć, że zachowania nie że wszystkich deweloperów, ale niektórych dzisiaj, a zachowania 15 lat temu, jeśli chodzi o podejście do przestrzeni wspólnych, jakości przestrzeni, którą oferują, no są już trochę lepsze. Ja nie mówię, że dobre, ale to się zmieniło. Także na skutek pewnego nacisku ze strony tych, którzy mieliby od nich te mieszkania kupować. Mhm. Jeszcze pojawiło się kilka pytań właśnie związanych z tym, o czym teraz mówimy.
od pana Piotrka Obrzuta. Dlaczego jakość życia nie powinna być powiązana z realiami rynkowymi? Jak inaczej miałoby to wyglądać? No tak inaczej, że możemy ustalić sobie pewne podstawowe standardy. Do tego służy urbanistyka. Urbanistyka służy do zagospodarowania przestrzeni w taki sposób, że wszyscy dostają pewien bardzo podstawowy pakiet, coś jak dochód podstawowy, tak? Pewien bardzo podstawowy pakiet parametrów przestrzeni, w której żyją. I to nie znaczy, że wszyscy mają mieć dostęp do absolutnie tak samo luksusowej przestrzeni, tak? No bo jeżeli ktoś chce żyć na przykład z widokiem na rzekę, nie mówię, że w Warszawie, bo to pewnie bardzo trudne, ale w innym mieście, no to wiadomo, że za mieszkanie z widokiem na rzekę płaci się więcej niż z widokiem na ulicę na przykład, czy na podwórze, tak? No i tutaj już o tym nie mówimy, no ale jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób, jaki mają dostęp do podstawowych usług miejskich mieszkańcy przedmieść, czy dzielnic takich peryferyjnych, że mają ograniczony dostęp do komunikacji publicznej, do kanalizacji, do szkół, przedszkoli, opieki zdrowotnej, bibliotek, kultury i jeszcze można długo wymieniać, czy podstawowych usług, sklepów i tak dalej, no to wydaje się, że możemy te podstawowe parametry, które sprawiają, że my w ogóle chcemy żyć w mieście, uznać, że one nie podlegają kwestiom rynkowym. A potem i do tego służy urbanistyka, tak? Że ona powoduje, czy jeżeli ona istnieje w kraju danym, to powoduje, że wszyscy mieszkańcy, niezależnie od zasobności swojego portfela, dostają pewien podstawowy pakiet. No w Polsce to tak nie działa. No w Polsce działa to tak, że ci, którzy mają zasobne portfele, dostają ten fragment miasta, w którym mają bardzo podstawowe usługi dostępne i to jest określane mianem wysokiej jakości, a cała reszta, która nie ma zasobnego portfela, żyje sobie w przestrzeniach, które no, nie dają dostępu do tych usług. I mówię o bardzo podstawowym poziomie tych usług. Tak? Nie mówię o właśnie o tym, że ktoś chce żyć z widokiem, nie wiem, na rzekę, w domu jednorodzinnym, z widokiem na park. Tak? No bo to już są rzeczy, które pewnie muszą podlegać kwestiom rynkowym, ale ten podstawowy basic nie. No ale tak się nie dzieje. Tak. Pojawiło się ciekawe pytanie, czy w Polsce trend naprawiania miast staje się mocniejszy? Chodzi o zaprzestanie ciągłego budowania, tylko naprawy i przekształcenia. Nie mam takiego wrażenia, że być może kryzys czy kryzysy ekonomiczne, które przyjdą w związku z pandemią, wyhamują taki trend. Ale ja nie mam takiego wrażenia, żeby na przykład popularne... Ja czasem zadaję takie pytanie ludziom z branży budowlano-architektonicznej, gdy mam okazję się z nimi spotkać przy okazji jakichś różnych wydarzeń. Czy na przykład architekci wyobrażają sobie taką sytuację, w której mówią, że rezygnują z projektowania danego budynku, bo on jest niepotrzebny. Tak? No bo bardzo wiele budynków jest niepotrzebnych. No, budowanie centrów biurowych dzisiaj, w momencie, w którym wszyscy mówią o tym, że no nie wrócimy do biur w takim stopniu po pandemii, w jakim pracowaliśmy przed, wydaje się być pompowaniem jakiejś bańki spekulacyjnej, która pewnie kiedyś gdzieś tam pęknie. I te budynki nie są potrzebne. Bardzo wiele budynków, które mają rzekomo służyć lokalnym społecznościom, również nie są potrzebne, czy inwestycji. Na przykład Katowice w ramach pandemii budują sobie stadion sportowy, czy rozbudowują stadion sportowy i nie chciały im na to dać pieniędzy instytucje unijne, więc się zakredytują w obligacjach miejskich. Żeby wybudować stadion sportowy, który w dodatku nie jest lokalnym stadionem dla lokalnej wspólnoty, tylko takim dużym dla klubu sportowego tam z siódmej ligi. Teraz mnie pewnie zaciukają ci z tych Katowic, ale no nie jest to klub, który by w Lidze Mistrzów święcił jakieś dzikie triumfy. W związku z czym no, to są inwestycje zbędne i oczywiście można powiedzieć, że ktoś zawsze ich potrzebuje, najczęściej samorząd, żeby wydać jakieś pieniądze, ale trzeba sobie też przypomnieć o tym, że tych 8% emisji, to są emisje z produkcji cementu i że naprawdę jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której musimy się bardzo zastanawiać, zanim ten beton wylejemy, bo on powoduje, że się zbliżamy do tej krawędzi, z której zaraz spadniemy. W związku z czym ja nie mam takiego wrażenia, jak rozmawiam z ludźmi, którzy budują i projektują budowanie, to oni mówią, że jeśli oni tego nie zrobią, to ktoś inny to zrobi.
nie mam takiego wrażenia, żeby było jakieś wyhamowanie związane z taką świadomością. To wyhamowanie być może będzie w związku z tym, że po prostu skończą się pieniądze na to, ale to jedno z drugim nie musi mieć związku. Tak. Jeszcze a propos tego betonowania, cytat właśnie z artykułu Karoliny Wróbel-Bardzik z katalogu, który bardzo mnie naprawdę poruszył. Miasta można uznać za zbiór skał i minerałów skonstruowanych przez człowieka, bowiem powstają one z przetworzonego materiału geologicznego. Między innymi beton i cegła to mieszanina wapienia, piasku czy gliny. Tworzą one w istocie miejską warstwę stratygraficzną ziemi. Tak, i to jest bardzo wspaniałe zdanie, ja też na nie zwróciłem uwagę. Ja bardzo lubię w ogóle myśleć o tym, co myśli, znaczy wyobrażać sobie, bo nie jestem w stanie tego wiedzieć, co myśli sobie taka pustułka, która żyje sobie w tej, na tej skalnej półce gdzieś tam w bloku, tak? Bo ona to traktuje jak tą skalną półkę. Natomiast ten cytat, który pani przytoczyła, on jest ważny także z innego powodu. To znaczy on demontuje całkowicie to nasze rozumienie miasta jako czegoś, co jest poza naturą, bo ono na poziomie tych cząsteczek, z których jest zbudowane, tak, znaczy tych materiałów, to ono jest w sumie tym samym, tylko inaczej są te materiały połączone niż to, co spotykamy w górach, tak? No, jakby z tego samego jesteśmy, tak? To tak samo jak mówić, że człowiek się oddalił od natury. No nie oddalił się, bo jak się oddalił, to znaczy, że nawet jak umiera, to się nie oddala od natury, tak? Ale fakt, że żyjemy, oddychamy, że jakieś drobne ustroje pomagają nam trawić albo budują naszą odporność, a serce nam bije, to wszystko jest element naszej natury. I tak samo jest z miastem, które składa się z materiałów, które jak spojrzymy w dużym przybliżeniu, to są tymi samymi materiałami, które znajdujemy poza miastem. Dokładnie. I już ostatnie pytanie, które mam nadzieję, że wyprowadzi nas trochę w pozytywnym kierunku. Czy w Polsce można znaleźć przykłady budownictwa zrównoważonego? Mam wrażenie, że większość projektów jedynie opowiada o ekologii, a nie jest realnym rozwiązaniem problemu śladu CO2 budownictwa. Ale te pozytywne może przykłady właśnie zrównoważonego budownictwa. To ja nie mam jakiejś takiej analizy przeprowadzonej tego, żebym mógł tutaj coś takiego podpowiedzieć. Powiem anegdotę w odpowiedzi. Mam znajomego zresztą wykładowcę szkoły ekopoetyki, który jest architektem, który zajmuje się właśnie budownictwem pasywnym, zrównoważonym, i jest jak najbardziej skłonny do tego, żeby budować na przykład z materiałów, domy budować z materiałów, które są na miejscu, czyli wzorem takim, który jest na przykład pięknie opisany w książce Doroty Braun, czy Domy bezdomne, w którym to na Śląsku przyjeżdżał chłop, znajdował jakąś tam ziemię, czy dostawał ziemię, znajdował soczewkę gliny, z tej soczewki wydobywał glinę, budował w tym miejscu piec, wypalał cegłę, zrąbywał kilka drzew w okolicy i budował dom z tego, co wokół, tak? I mógł to wszystko przyciągnąć prawie na swoich plecach. I on jest ogromnym fanem takiego myślenia o budownictwie, tylko niestety na skutek różnych okoliczności związanych z tym, że certyfikowane drewno do budowy trzeba ciągnąć z drugiego końca Polski albo Europy, a certyfikowaną cegłę trzeba ciągnąć znowu z innego końca Polski czy Europy. Ślad węglowy takiego budowania, który byłby oparty o te teoretycznie lokalne materiały, które już lokalnie nie można dostać, albo jak się je dostanie, to one nie będą miały certyfikacji potrzebnej do tego, żeby ten budynek w ogóle dostał pozwolenie na użytkowanie, sprawia, że ten ślad węglowy jest o wiele większy niż w przypadku takim, w którym byśmy wybudowali dom machając ręką, jadąc do pierwszego na przykład składu budowlanego i kupując tam co jest, nie myśląc skąd to przyjechało. Więc myślę, że to jest wielki problem. Natomiast nie umiem odpowiedzieć w szczegółach na takie pytanie, bo ono by wymagało jednak przygotowania się. Dobrze. To wrażenia. Może tak. To myślę, że na tym zakończymy. Ja przypominam, że to był ostatni wykład z cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie czasowej Tumuranów. W związku z najnowszymi obostrzeniami antykowidowymi przed nami ostatni weekend z wystawą. Zapraszamy Państwa w piątek od 10 do 16, w weekend
od 10 do 20. Jeszcze w najbliższy weekend będę miała przyjemność oprowadzić dwie grupy Państwa po wystawie. Zapraszamy na warsztaty artystyczne prowadzone przez Zofię Waślicką-Żmijewską i Artura Żmijewskiego, które będą również transmitowane w naszych mediach społecznościowych. Wieczorem zapraszamy na spotkanie z panem Romanem Gutkiem. No i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych po to, by dowiadywać się na bieżąco, co jeszcze się dzieje w związku z kończącą się wystawą tu Muranów. A naszym dzisiejszym gościem był pan Filip Springer. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło. Do zobaczenia.